praktycznie, o, będzie skakał. Patrzcie. Ja się w życiu tak nie uśmiałem podczas nagrywania żadnego filmu, jak przy tych skakunach. O, złapał nitkę. I przeszedł po nitce na drugą rękę, ale jazda. Jak ktoś chce, zapraszam. Jak ktoś nie chce, stwierdzi, że grubemu już wystarczy. Piękne, inteligentne i niesamowicie zabójcze. To jest definicja pająków, które są bohaterami dzisiejszego odcinka. Tutaj jest jeden z takich bohaterów. Maleńki, bo maleńki, ale jest niesamowity. W tym małym zwierzątku mieści się tyle niesamowitości, co we wszystkich chyba moich pozostałych pająkach. Myślę, że większość osób, która liznęła trochę hodowli pająków, wie, czym są skakuny, co to jest i że takie skakuny można hodować i wiedzą też, czym się takie skakuny charakteryzują. To są pajączki, o których ja już nagrałem kilka filmów. Udało się też nagrać kilka polowań. Skakuny, jak sama nazwa wskazuje, skaczą na swoje ofiary. Tak? Zresztą ich angielska nazwa, czyli jumping spiders, też wskazuje na to, że te pająki potrafią skakać i to całkiem nieźle. Dosłownie w ostatnią niedzielę udało mi się nabyć parkę skakunów z gatunku Phidippus regius. To jest jeden z największych skakunów, jakie możecie spotkać na świecie. Tak, to jest właśnie ten okaz. Jak sami widzicie, on nie jest duży, on też nie jest największym skakunem na świecie. Największe skakuny na świecie należą do rodzaju hyllus i one tak potrafią osiągnąć tak do 3 cm długości ciała. Te pająki nie są gigantami i wśród całej rodziny Salticidae, bo taka jest jej naukowa nazwa, czyli skakunowatych właśnie, większość gatunków spośród tam około 5,5 tysiąca gatunków, trochę ponad, ojej, skoczył, no to nie osiąga więcej niż centymetr ciała, nie? Więc pająki są raczej mikrusami i taka sama sytuacja jest w Polsce. W ogóle często spotykam się z takim stwierdzeniem, że no ale jak to, to w Polsce też mamy skakuny? I wtedy ja patrzę powątpiewającym wzrokiem na mojego rozmówcę i mówię, że tak, jak najbardziej, w Polsce mamy bodajże kilkadziesiąt gatunków skakunów, które też są w większości małe i bardzo wiele gatunków z nich jest niestety bardzo rzadkich. No ale właśnie ten ich rozmiar, ta ich maleńkość sprawia, że często ludzie ich po prostu nie zauważają. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda polski skakun, to gdzieś tu wam dam link do filmu o najpopularniejszym gatunku, który występuje w Polsce, czyli oczywiście Salticus scenicus. Jest to skakun arlekinowy. Zobaczcie, co on robi. No, ja się w życiu tak nie uśmiałem podczas nagrywania żadnego filmu, jak przy tych skakunach, nie? To jest po prostu to coś genialnego, co te pająki robią. I między innymi dzięki temu, że one są tak przezabawne, mają taki wygląd, jaki mają, to właśnie na podstawie skakunów powstał pajączek Lukas. A pajączek Lukas to jest taki animowany pająk, który ponoć pomaga ludziom w pozbyciu się lub chociażby częściowym zwalczeniu arachnofobii. No i w sumie nie dziwię się, że wybrali skakuna, żeby stworzyć tego pajączka Lukasa, ponieważ skakuny uchodzą za jedne z najbardziej uroczych pająków na świecie. Jestem w stanie to sobie... Jezu, co on robi? No masakra, jaki to jest śmieszny zwierzak. No dobra, ale poza byciem uroczym są one po pierwsze bardzo inteligentne i tutaj to bardzo inteligentne to nie jest rzucanie słów na wiatr. Ponoć gdzieś słyszałem w jakimś magazynie, że zdolność do postrzegania liczb takiego skakuna, mądrego skakuna, i przepraszam, inteligentnego skakuna, jest porównywalna mniej więcej z postrzeganiem liczb przez jednoletnie dziecko. Więc te pająki naprawdę posiadają, jakby w porównaniu do innych stawonogów, do innych pająków, potężną dawkę inteligencji, która pozwala im polować w najróżniejszy sposób. I tutaj jako przykład dam wam rodzaj portia. Rodzaj portia to są oczywiście skakuny, które występują w tropikalnych regionach świata, między innymi na Madagaskarze, między innymi na Filipinach. I rodzaj portia wypracował sobie w drodze ewolucji niesamowite sposoby na to, żeby dorwać ofiarę. Jako że te pająki polują chyba w większości na inne pająki, tak? Pająk poluje na pająka. Co więcej, te pająki, na które one polują, często plotą sieci, czyli są to typowe pająki sieciowe. One siedzą na swoich pajęczynach. Skakuny z rodzaju portia musiały wykminić, jak do takiego pająka się dostać, nie? No, skoczyć na sieć innego pająka kiepsko, jednak możesz się zaplątać i ten pająk cię po prostu zje. Ha ha ha.
Jezus. No. Więc co taka portia robi? Słuchajcie, taka portia najpierw lokalizuje takiego pająka, w ogóle potrafi się skradać do niego. Co więcej, ten pająk zdaje sobie sprawę, gdzie jest przód swojej ofiary, a gdzie jest tył swojej ofiary, gdzie dla takiego ptasznika to w sumie wszystko jedno, gdzie się wgryzie, tam się wgryzie. I jeżeli podejdzie taką ofiarę, to potrafi zaimitować ofiarę tego pająka sieciowego, czyli swoimi odnóżami będzie wprawiał w drgania pajęczynę, żeby tamten pająk, co siedzi na pajęczynie, się nią zainteresował i podszedł bliżej. Wtedy portia zaatakuje. To jest w ogóle absurdalne, jaki skill posiadają te pająki. To jest no coś jak specnaz wśród pajęczaków. Jeszcze inną techniką, jaką słyszałem, że robią, to też jest dobre, że one polują na pająki z rodziny rozsnuwaczowatych. I ten pająk po prostu pluje pajęczyną i wtedy ofiara jest unieruchomiona. I pewien gatunek właśnie z rodzaju portia z Filipin ogarnął, że do takiego pająka nie można podchodzić od przodu. Do niego trzeba podejść od tyłu i wtedy od tyłu go zaatakować. A że te rozsnuwiki też często polują na portię, więc to jest taka, wiecie, walka jeden na jeden. Kto będzie sprytniejszy? No i oczywiście sprytniejsza jest portia. Wyjątkiem jest, kiedy na przykład samica pająka z rodziny rozsnuwaczowatych ma kokon, to ona ten kokon nosi w helicerach i wtedy portia wie, że to jest kokon i wtedy wie, że może go podejść od przodu, bo ten rozsnuwacz nie będzie w stanie jej opluć, ponieważ trzyma kokon. Jakim po prostu geniuszem wśród pająków trzeba być, żeby takie coś rozkminić? Pozachwycałem się rodzajem portia, wróćmy do tego. To jest Philippus regius. Taka jest nazwa naukowa tego skakuna. Po polsku jest to skakun królewski, czyli jeden z najpopularniejszych skakunów w hodowli. Nie ma dużo tych skakunów hodowlanych, ponieważ ciężko jest w ogóle z importem różnych tropikalnych gatunków, które niejednokrotnie są piękne, kolorowe, na przykład rodzaj maratus, tak, czyli te peacock spiders, które tańczą i unoszą nóżki. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście taki film właśnie z pająkami z rodzaju maratus, no to są też skakuny. Te pająki, czyli skakuny z rodzaju Philippus, one są fajne pod kilkoma względami dla hodowców. Po pierwsze, są dość spore jak na skakuny, co już powiedzieliśmy, że to jest ewenementem wśród całej tej rodziny. Po drugie, są ładne. I tutaj trzeba zaznaczyć, że pająki z tego gatunku posiadają po pierwsze dymorfizm płciowy, tak? Czyli samiec różni się od samicy ubarwieniem, troszkę też wielkością. Samica jest taka bardziej masywna, bardziej nabita. Samiec ma bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, umięśnione przednie odnóża, ma inny wzór na odwłoku, inny wzór na karapaksie, troszeczkę inny kolor helicerów, bo to jest też fajne, że te pająki mają kolorowe, błyszczące helicery, więc to jest atrakcyjne z wizualnego punktu widzenia, nie? Dla osób, które hodują pająki. A druga sprawa jest taka, że jako że one występują na bardzo szerokim obszarze, a najpopularniejsze są chyba na Florydzie, to one wykształciły zmienność osobniczą w zależności od tego, w jakiej lokalizacji się znajdują. I jeszcze z ciekawostek, z tego co wiedziałem, cały rodzaj Philippus tam liczy około 90 gatunków, pi razy drzwi. I w większości one okupują tereny Ameryki Północnej i Południowej, ale jest nawet jeden gatunek w Bangladeszu. I w Indiach jest chyba parę. Skąd one się tam wzięły? Nie mam pojęcia. W każdym razie są. Praktycznie, o, będzie skakał. Patrzcie. Aha, jeszcze ile żyje taki pająk? To z tego co wiem, tak ze 2-3 lata. Myślę, że bez problemu da się go utrzymać. Ja już miałem tych kilka skakunów, wszystkie dorosły i padły. Więc tak to niestety bywa, to nie są ptaszniki, one nie żyją kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale przez tam sporo czasu możemy się takim małym skakunem cieszyć. No i to jest, wiecie, to jest pająk, który on widzi. On w przeciwieństwie do większości pająków widzi. Co więcej, on ma dzienny tryb życia, rozumiecie to? Czyli w nocy idzie spać. Normalnie te pająki idą spać w nocy. Może nie jest to taki sen w naszym tego słowa znaczeniu, ale jednak jest to taki pewien letarg, odpoczynek, wtedy one się zamykają w swoim gniazdku i po prostu odpoczywają, a w dzień znowu polują. No i właśnie, polują, tak jak już powiedziałem, za pomocą wzroku. Te pająki świetnie widzą, to jest jeden z najlepszych wzroków, jeśli chodzi w ogóle o całą gromadę pajęczaków, także genialny. Widzą w 360 stopniach, więc no ciężko jest podejść tego pająka. No i te pająki są w pewien sposób interaktywne, nie? To znaczy, że skoro one widzą, to jak się paluchem pomacha, to one za tym palcem czasem będą podążać. Więc ogólnie zwierzątka są przezabawne, przeurocze i bardzo ciekawe w obserwacji. Szczególnie ciekawe jest to, jak one polują, tak? No bo polują, tak jak już też wspomniałem, skacząc na swoje ofiary i tak tymi przednimi silnymi odnóżami, przytrzymując je sobie, wbijają helicery, puszczają jad, bo oczywiście te pająki, tak jak znakomita większość pająków, są jadowite, mają jad, mają gruczoły jadowe i mają dość potężne helicery, także myślę, że z ugryzieniem człowieka nie miałyby problemu, ale raczej to nie są takie pająki, które są skore, żeby tutaj kogokolwiek gryźć. Także totalnie niegroźne zwierzątka. Co
Co do warunków. Ja je trzymam w temperaturze pokojowej i żyją i nie wykazują żadnych złych tutaj oznak, żeby im się coś działo. Co do zraszania, to ja im zraszam mniej więcej tak raz na tydzień po to, żeby właśnie mogły się napić. Już kilkukrotnie widziałem, jak one po prostu spijają kropelki wody, normalnie. Tak, no, każdy zwierzak musi pić, więc im też musimy tej wody dać. O, gapi się na mnie. I teraz, jeśli miałbym polecić takiego skakuna komukolwiek, to szczerze raczej bym polecał podrośniętą sztukę. Dlaczego? Ponieważ małe, z tego co słyszałem, są padliwe. To znaczy niewiele trzeba, żeby takiego pająka albo przesuszyć, albo mu zrobić za mokro i po prostu wtedy skakun umiera. Jako że to są pająki właściwe, pająki wyższe. Co to są pająki właściwe, pająki wyższe, to też tutaj gdzieś jest film. No to one są po prostu dużo bardziej wrażliwe na niepożądane zmiany otoczenia, które mogą spowodować ich śmierć. A poza tym pająki są fenomenalne, są genialne, inteligentne, potrafią zapolować na ofiarę dużo, dużo większą od siebie, nawet dwukrotnie większą od siebie. I to też jest świetne, bo te pająki, co z tego, że są małe, ale one są bardzo, bardzo silne. No, skoczysz czy nie? Hop, skoczył. No to jest taka zabawa ze skakunami, nie? Nie wiem, co jeszcze wam mam więcej powiedzieć, nic tylko polecać. Ja się strasznie cieszę za każdym razem, kiedy mam okazję nagrać film o skakunach, bo po prostu aż chce się na nie patrzeć, aż chce się obserwować to ich zachowanie, ten ich przerywany ruch. One też chodzą w bardzo charakterystyczny sposób, takie jakby miały, nie wiem, Pink 500, coś takiego. Więc przegenialne stworki. A na sam koniec dwa ogłoszenia parafialne. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić... czekajcie. Kiedy ta giełda będzie? Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na Zoo-Egzotykę, która odbędzie się 5 lutego w Warszawie, tam gdzie zawsze, na OSIR Praga Południe. No i ja tam też mam zamiar być, także w lutym najprawdopodobniej będziemy się widzieć w Warszawie. A drugie ogłoszenie jest takie, że chciałbym bardzo podziękować swoim patronom, którzy mnie wspierają. Tak, mam Patronite'a, wiem, niektórzy mają do tego ambiwalentny stosunek. Natomiast jeżeli chcielibyście wesprzeć moją działalność, mój kanał, to w opisie filmu jest link do Patronite'a. No i tam są przewidziane jakieś rzeczy za to, że mnie wspierają. Jak ktoś chce, zapraszam. Jak ktoś nie chce, stwierdzi, że grubemu już wystarczy, to okej, bardzo szanuję. Dobra, ta mordeczka się żegna, ja też się żegnam, trzymajcie się, hej.